Dzień dobry, przyjaciele. Witamy Was w części, w której będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzisiejszy wykład dotyczył oczyszczenia świątyni. Bardzo ważne proroctwo. Pastorze Doug, mamy kilka pytań związanych zarówno z Księgą Daniela, jak i z Apokalipsą. Jestem więc bardzo podekscytowany. Zanim przejdziemy do pytań od naszych widzów, mamy na ekranie kilka pytań, które często powtarzają się w kontekście naszego tematu. Jaka jest różnica pomiędzy przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela, a przyjęciem Go jako Pana? Myślę, że to pytanie łączy się z sytuacją, w której Jezus wisiał na krzyżu i jeden ze złoczyńców zwrócił się do Niego z prośbą. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Pragnął, żeby Jezus zbawił go od jego grzechów, ale przyznał również, że On jest królem. Niektórzy ludzie mają Zbawiciela, ale nie podążają za Jezusem jako królem. Niektórzy mówią, przebacz moje grzechy, ale tak naprawdę nie chcą, żeby On rządził ich życiem. Przyjęcie Go jako Zbawiciela oznacza, że przyjmujemy Jego ofiarę za nasze grzechy, Jego zastępstwo. On jest moim królem i chcę okazywać Mu posłuszeństwo. Gdybyśmy chcieli użyć terminów teologicznych, przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela nazwalibyśmy usprawiedliwieniem, a potem mamy uświęcenie, czyli uczynienie Go Panem naszego życia. Kolejne pytanie. Skoro w dniu pojednania grzechy ludu Bożego były składane na kozła, czy nie oznacza to, że On również jest nosicielem naszych grzechów? Niestety nie miałem czasu i pewnie nie mam go teraz, żeby przeczytać 16 rozdział z Księgi Kapłańskiej, który opisuje Dzień Pojednania. Raz w roku najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego. Miał miejsce rytuał, w którym brano dwa kozły. Jeden był składany na ofiarę, nazywano go kozłem dla Pana. Wiemy więc, który z nich symbolizuje Pana. Grzechy ludu były przenoszone na drugiego kozła, którego wyprowadzano na pustynię. Nie był on składany w ofierze. Wiele osób wierzy, że jest to symbol ostatecznego oddzielenia. Wszystkie grzechy są powodowane przez szatana. Podczas gdy Jezus cierpiał i umarł za nasze winy, ostatecznie szatan poniesie karę za swoje grzechy, a także za grzechy, do których namówił innych, kusząc ich do nieposłuszeństwa. Wrzucenie go do jeziora ognia oznacza całkowite oddzielenie. Ten kozioł nazywany był kozłem dla Azazela. Nawet w religiach pogańskich był on kojarzony z diabłem. Kozioł, którego krew przelewano, symbolizuje Pana. Myślę, że mężczyzna, który wyprowadzał drugie zwierzę na pustynię, musiał być bardzo silny i godny zaufania. Nie mógł dopuścić, żeby kozioł poszedł za nim z powrotem, ponieważ to oznaczałoby, że wszystkie grzechy narodu do niego wróciły. Być może musiał zepchnąć go z wysokiej skały, nie wiem. Biblia o tym nie mówi. Niektórzy mówią, że sąd miał miejsce na krzyżu, a inne, że ma miejsce w momencie śmierci. Jaka jest prawda? Boży sąd nad grzechem w sensie ogólnym miał miejsce, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Paweł napisał jednak, że wszyscy musimy stanąć przed stolicą sądu Bożego. Odbędzie się więc przyszły sąd, w czasie którego wszyscy pokłonimy się przed Bogiem. Grzechy tych, którzy nie będą zbawieni, zostaną im pokazane na podstawie zapisów w księgach. Czytamy, że każdy z nas zda Bogu sprawę ze swoich uczynków. W Mateuszu 12 Jezus powiedział, że zdamy sprawę z każdego bezużytecznego słowa. Gdyby nie Jego miłosierdzie, mielibyśmy duże kłopoty. To coś innego niż śmierć Jezusa na krzyżu. On umarł za grzech całego świata w sensie ogólnym, ale każdy z nas podlega pod indywidualny sąd. Mamy kolejne pytanie. Jaką świątynię opisuje Apokalipsa, kiedy mówi o Jezusie? Wierzymy, że jest to świątynia w niebie, o której Biblia często wspomina.
Izajasz miał wizję, w której widział Boga na jego tronie. Podobnie Ezechiel. Pastorze Ross, znasz list do Hebrajczyków lepiej niż ja, więc na pewno wiesz, gdzie zapisane są słowa, że świątynia ziemska była wzorowana na świątyni niebiańskiej. Pamiętam, że jako dziecko miałem małe samochodziki firmy Matchbox. Byłem bardzo zaintrygowany tym, że w procesie produkcji bierze się pełnowymiarowego Jaguara, Corvette czy cokolwiek innego i za pomocą laserów tworzy się model w skali 100 do 1. A potem tworzy się je w jeszcze mniejszym rozmiarze. Świątynia na ziemi była odzwierciedleniem świątyni w niebie. Nie była dokładnie taka sama. Zapewne w niebie ściany wyłożone są prawdziwym złotem. Zamiast złotych aniołów, zapewne przed tronem Bożym stoją prawdziwi aniołowie lub serafowie, których widział Izajasz. Znalazłeś ten werset? Tak. List do Hebrajczyków 8:5. Bacz, abyś uczynił wszystko według kształtu, który został ci pokazany na tej górze. Ziemska świątynia była cieniem niebiańskiej. Jest więc jakiś wzór, oryginał, który Bóg ma w niebie. Prawdopodobnie świątynia ziemska nie wyglądała dokładnie tak samo, ale miała nam pomóc zrozumieć plan zbawienia. Następne pytanie. Dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe, na którym rosły liście, wiedząc, że to nie jest czas na figi? W naturze Jezusa nie było przeklinania czegokolwiek. Cały czas błogosławił, uzdrawiał i dawał życie. To było bardzo poważne ostrzeżenie. Całe szczęście, że zrobił to na przykładzie drzewa. On powiedział, popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Drzewo figowe było symbolem narodu żydowskiego, który wydawał pozorne owoce, ale tak naprawdę nie przynosił prawdziwego plonu. Kiedy mieszkaliśmy w poprzednim domu, nasz sąsiad miał drzewo figowe. Mieliśmy szczęście, bo wyrosło ponad ogrodzenie, więc mogliśmy jeść figi. Zwykle, kiedy na drzewie figowym jest pełno liści, oznacza to, że są tam dojrzałe owoce. Jezus patrzył na nie z pewnej odległości. Na zewnątrz drzewo wyglądało, jakby rosły na nim owoce. Kiedy Chrystus przyszedł do narodu żydowskiego, trzymali się religii, wszystkich ceremonii, mieli świątynię. Zewnętrznie wszystko wyglądało dobrze, ale nie przynosili owoców. Jeśli nie będziemy wydawać owoców, przyjdzie na nas sąd. Nie dotyczy to tylko narodu żydowskiego, ale także każdego wierzącego. Bóg chce, żebyśmy wydawali owoce ducha, albo zostaniemy przeklęci. Jezus przeklął drzewo figowe, żeby zilustrować tę ważną prawdę. Warto też zauważyć, że liście figowe zostało użyte w Biblii w różnych kontekstach. Kiedy Adam i Ewa po raz pierwszy zgrzeszyli, zakryli liśćmi figowymi swoją nagość. Więc są one również symbolem grzechu. Bóg powiedział, od tego czasu potrzebujecie okryć. Potem mamy drzewo figowe pokryte liśćmi, ale pozbawione owocu, czyli Izrael, który nie przynosi owocu. Kiedy Jezus przestanie wstawiać się za nami? Czy stanie się to na samym końcu? Przed samym Jego przyjściem nastąpi moment, w którym czas łaski się zakończy. Jeszcze przez jakiś czas życie na ziemi będzie toczyć się dalej. W Danielu 12:1 czytamy, w tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który się wstawia za synami Twego ludu i będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody aż do tego czasu. A w tym czasie zostanie ocalony Twój lud. Powstanie Michała oznacza, że przestał on wstawiać się za nami. W Apokalipsie jest werset, który mówi, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Niebo opustoszeje, ponieważ wszyscy jego mieszkańcy udadzą się, aby zabrać z ziemi wierzących. Będzie więc pewien okres, nie wiemy jak długo potrwa, prawdopodobnie mniej niż rok. Mówimy o czasie, w którym wylana zostanie ostatnia plaga. Zbawieni będą zapieczętowani. Zgubieni będą zgubieni. Apokalipsa 22 mówi, kto jest brudny, niech się brudzi, a kto święty, niech się jeszcze uświęci. W Apokalipsie 7 czytamy o aniele z pieczęcią. Będziemy jeszcze mówić o pieczętowaniu. Mówi on do drugiego anioła. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Pieczętowanie musi być zakończone, zanim skończy się czas łaski, a potem nastąpi siódma plaga. Czas przed przyjściem Jezusa będzie naprawdę przerażający. Mamy następne pytanie. Nie jestem ochrzczony, ale wypełnię wolę Bożą. Czy znajdę się w niebie, a może muszę zostać ochrzczony, żeby się tam znaleźć?
Jeden z kolejnych wykładów będzie dotyczył również chrztu. Mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Będziemy rozmawiać o chrzcie w kontekście Księgi Apokalipsy. Odpowiem jednak na to pytanie w razie, gdyby osoba, która je zadała, już się z nami nie połączyła. W niebie znajdą się ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni. Starotestamentowi, patriarchowie i prorocy, oni nie praktykowali chrztu. Ale ostatnie słowa Chrystusa brzmią: nauczajcie i chrzcijcie. Jezus powiedział: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Dlaczego ktoś miałby powiedzieć: wierzę, ale nie chcę być ochrzczony? To tak, jakby mężczyzna powiedział do kobiety: kocham cię i chcę się z tobą żenić, ale nie chcę z tobą mieszkać. Albo: ale nie chcę przechodzić przez całą tę ceremonię. Zawsze wtedy rodzi się pytanie: a dlaczego nie chcesz? Myślę, że to wskazuje na głębszy problem. Jeśli ktoś leży w szpitalu na łożu śmierci, tam przychodzi do Chrystusa i nie może zostać ochrzczony, będzie w niebie. Ale jeśli ktoś może to zrobić, a żyje w nieposłuszeństwie, należy się martwić. Poza tym chrzest jest błogosławieństwem. Bóg chce obdarzyć nas szczególnym namaszczeniem swojego ducha. Kiedy Jezus został ochrzczony, z nieba odezwał się głos: to jest Syn mój umiłowany. Pewnie nikt z nas nie słyszał głosu z nieba w czasie swojego chrztu, ale wiemy, że to sprawia Bogu przyjemność i jest w tym błogosławieństwo. Kolejne pytanie. Dlaczego Biblia używa dni proroczych i tak wielu symboli? Mamy tutaj właściwie dwa pytania. Jednym z powodów, dla których Bóg używa symboli w proroctwach apokaliptycznych, wiele proroctw jest bardzo jasnych, ale niektórzy starotestamentowi prorocy, a także Jan, otrzymywali swoje wizje w czasie, gdy lud Boży był okupowany przez wrogie siły. Proroctwa te często mówią o upadku tych królestw, a to mogłoby zostać uznane za zdradę. Gdyby Jan wprost napisał, że Rzym zostanie zniszczony, mogłoby to zostać odczytane jako niebezpieczna groźba i księga zostałaby zniszczona. Bóg ubrał to więc w język symboliczny, który Żydzi rozumieli, bo klucz do niego znajduje się w Biblii. Ezechiel, Zachariasz, Ageusz, Apokalipsa, Daniel, wszystkie te proroctwa zostały zapisane w symbolach. Jeśli chodzi o dzień za rok, Biblia już na samym początku mówi, że dzień u Pana jest jak 1000 lat. Ten werset pochodzi z 2 listu Piotra 3, ale Bóg powiedział do Adama: w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. A przecież Adam żył ponad 900 lat. Bóg próbuje pokazać nam wieczną perspektywę. Rok dla nas to dzień dla Niego. Myślę, że w ten sposób próbuje pokazać nam wieczną perspektywę. Mamy następne pytanie. Kiedy Jezus zamienił wodę w wino? Jakie jest prorocze znaczenie tego cudu? Bardzo dobre pytanie. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 2. Pierwszy cud Chrystusa. Był na weselu i zabrakło soku winogronowego. Zwróćcie uwagę na fakt, że w Biblii słowo wino jest często stosowane zamiennie z wyrażeniem sok gronowy. Sok z winogron nie zawsze był sfermentowany. Chciałbym szczególnie to podkreślić, żeby ludzie nie myśleli, że na przyjęciu zrobiło się drętwo, bo skończyła się gorzałka, a Jezus postanowił pomóc im podkręcić atmosferę, dając im ponad 450 litrów alkoholu. Tak naprawdę uczynił sok gronowy, który symbolizuje krew Chrystusa. W czasie pierwszego cudu, kiedy zabrakło im wina, Jezus dał im czysty sok gronowy na weselu. To jakby oświadczyny. W ostatnich chwilach przed śmiercią ludzie zaproponowali mu kwaśne wino. Spróbował go, powiedział: wykonało się, i zmarł. To prawie jak transfuzja krwi. Wziął nasz kwas, nasze grzechy, a w zamian dał nam czysty sok gronowy. Kiedy zamienił wodę w wino, był to czysty sok z winogron. Zapytali go: skąd to wziąłeś? Przecież to nie czas zbiorów. Niektórzy Amerykanie pomyślą: najlepszy towar to prawdziwy alkohol. Nie dla Żydów. Sok sfermentowany mogli mieć przez cały rok. Świeży sok gronowy był dostępny tylko w czasie zbiorów. Potem nie był już taki dobry. Jezus daje nam czysty sok gronowy, który symbolizuje Jego krew wylaną za nasze grzechy,
a zabiera kwaśne wino, czyli nasze grzechy. To coś w rodzaju transfuzji. I oczywiście małżeństwo w Biblii czasami symbolizuje jedność Chrystusa z Jego Kościołem. Kościół jest opisany jako oblubienica. Na obiedzie weselnym spożywa się baranka wskazującego na ofiarę Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Wiele interesujących symboli. Kolejne pytanie. Czy palenie marihuany jest grzechem? Wiedziałeś, że to pytanie się pojawi. Nie, nie wiedziałem tego. Nie czytamy tych pytań wcześniej. Pozwólcie, przyjaciele, że coś wam powiem. Przede wszystkim nie uważam, że marihuana ma jakiekolwiek właściwości lecznicze. Nie jestem farmaceutą, więc nie będę wypowiadał się na ten temat. Biblia mówi nam, że istnieją lekarstwa, które robi się z pewnych ziół i które mogą mieć korzystne właściwości. Myślę jednak, że te rzeczy są nadużywane. Możesz na przykład posmarować tytoniem miejsce, w którym ogryzie cię mrówka lub urządli pszczoła i to naprawdę pomaga. Te rzeczy mogą zdziałać coś dobrego. Jeśli chcesz pozbyć się mrówek, rozkładasz wokół domu ziarna kawy i masz spokój. Można więc wspaniale wykorzystać te rzeczy. Są one jednak nadużywane. Wielu moich znajomych pali tytoń. Nie jest to najlepszy sposób wykorzystania leczniczych właściwości tego produktu, ponieważ przynosi ogromne szkody. Wiele osób, które znam, przyjmuje cudowną marihuanę leczniczą. Tak, zanim stałem się chrześcijaninem, sam wdychałem i paliłem trawkę razem z moją mamą. Miałem wtedy 13 lat. Wiem więc o tym prawie wszystko. To po prostu cię ogłupia. Przykro mi. Jeśli musisz przez 10 minut gapić się na swoje buty do tenisa, żeby zrozumieć, jak się je zawiązuje, to nie pomaga w dostaniu się do nieba. Jeśli ma to wartość leczniczą i przepisze to lekarz, to inna kwestia. Jednak wielu ludzi dostaje pozwolenie na marihuanę leczniczą, a tak naprawdę używają jej rekreacyjnie. Chyba możemy wrzucić do tej samej kategorii co palenie tytoniu. Oczywiście nie chcemy zanieczyszczać ciała. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, a takie rzeczy ją zanieczyszczają. Biblia mówi, że nie powinniśmy profanować naszej świątyni. Kolejne interesujące pytanie. Czy słowa, że Bóg ustanawia królów, odnoszą się również do współczesnych prezydentów? Bóg mówi, pastorze Ross, pomóż mi znaleźć ten werset. W księdze Daniela Bóg mówi, on zrzuca królów, to chyba Daniel 2. On zrzuca królów i ustanawia królów. On ustanawia królestwa. Nabuchodonozor myślał, że świat jest szczęściarzem, mając takiego króla. Mówił, czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja zbudowałem? Bóg odrzekł, wystarczy, że mrugnę okiem i zamienisz się w ryczące zwierzę. I to właśnie się stało. Czasami Pan ustanawia wielkich przywódców. Biblia mówi o dobrym przywództwie. Bóg błogosławi niektóre narody dobrymi przywódcami. Zły przywódca może być dla narodu przekleństwem, a nawet karą. Bóg pozwala, aby to się działo. Historia, do której się odnosiliśmy, jest zapisana w Danielu 2. Również w tej samej księdze, w rozdziale 4, znajdujemy historię szaleństwa Nabuchodonozora. Następne pytanie. Co oznacza wyrażenie namaszczenie Najświętszego? Dotknęliśmy tego tematu podczas wykładu. Cieszę się, że padło to pytanie. Kiedy ktoś chrzci statek, zazwyczaj bierze butelkę szampana i uderza nią w jego dziób. Nazywamy to chrztem. Kiedy chrzczone jest dziecko, kropi się lub polewa wodą jego główkę. Słowo Chrystos oznacza namaszczony. Chrystus został nazwany Jezusem Chrystusem. Kiedyś myślałem, że to jego nazwisko, jak Miller czy coś w tym stylu. Jezus to jego imię, Chrystus to jego urząd. Określenie tego, kim był. On był Mesjaszem. Mesjasz to hebrajskie słowo oznaczające namaszczony. Kiedy Bóg wybierał króla lub kapłana, na przykład gdy Dawid został namaszczony przez Samuela, wylał on na jego głowę oliwę. Był to symbol napełnienia Duchem Świętym. Kapłani byli namaszczani, ofiara mogła być namaszczona. Zanim Jezus umarł, Maria wylała olejek na jego stopy i na jego głowę. Został więc w pewnym sensie namaszczony niedługo przed swoją śmiercią, a także na początku swojej służby, kiedy zstąpił na niego Duch Święty. Został namaszczony jako nasz Zbawiciel, nasz Nauczyciel i nasza ofiara. Chrystus jest więc namaszczony. Stało się to w 27 roku w czasie jego chrztu, po którym rozpoczął swoją służbę.
Czy aby nasze modlitwy zostały zaakceptowane przez Boga, musimy klęczeć, gdy się do Niego modlimy? Nie. Zazwyczaj nasza postawa pokazuje nasz stosunek do modlitwy i jeśli ludzie są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań, dobrze jest, aby przychodząc do Boga, czynili to na kolanach, akceptując w ten sposób Jezusa. Symbolizuje to poddanie się Mu i pokorę. Jeśli jednak ktoś ma problem ze zdrowiem lub z kolanami, nie może uklęknąć, nie powinno to przeszkadzać mu w przyjęciu Chrystusa. Piotr tonął i modlił się płynąc. Nie możesz przez cały czas klęczeć. Znam ludzi, którzy mówili, jechałem samochodem i nie mogłem się zatrzymać. Jechałem więc dalej, płakałem i modliłem się z Tobą przez radio. Bóg na pewno nie powie, musisz uklęknąć. Jest to stosowne dla tych, którzy są zdrowi. Warto na przykład upaść na kolana rano. Gdy jesteśmy w kościele, czasami klękamy, czasami stoimy. Biblia mówi, że Salomon w czasie modlitwy klęczał i stał. Nehemiasz modlił się, kiedy nalewał sok gronowy dla króla. Tutaj mamy dobre pytanie. Skoro Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu, dlaczego ściana płaczu nadal stoi? Świetne pytanie. Kilka lat temu pastor Ross i ja razem z naszymi żonami byliśmy w Izraelu. Mieliśmy bliski i osobisty kontakt z tą ścianą. Są tam naprawdę ogromne kamienie. Mur świątynny ma dwie części. Mamy tam ścianę fundamentową, na której wspiera się platforma. Jest to więc ściana zewnętrzna, podtrzymująca platformę, na której znajdowała się świątynia. Był także mur na samej platformie, w którego granicach znajdowała się świątynia. Z tego wewnętrznego muru nie został kamień na kamieniu. Wszystkie zostały zrzucone i można zobaczyć gruzy tej ściany. Spacerujesz i widzisz ogromne kamienie, które leżą tam od czasów Rzymian. Nigdy ich nawet nie ruszano. Niektóre z nich leżą dokładnie tam, gdzie spadły w 70 roku naszej ery, czyli ponad 1950 lat temu. Niektóre fragmenty budowli zostały potem naprawione przez przywódców osmańskich. Jednak ściana płaczu jest częścią zewnętrznego muru świątyni. Wszystkie ściany, które składały się na samą świątynię, zostały wyburzone. Zostały tylko ściany zewnętrzne, które być może nawet pochodzą jeszcze z czasów przed niewolą babilońską. Może jeszcze ze świątyni Salomona. Nawet gdy tam byliśmy, nie mogliśmy wejść do kopuły na skalę, ponieważ byliśmy tam w czasie Ramadanu i Paschy. Wiele świąt w jednym czasie. Jednak wiele lat temu, kiedy tam byłem, można było wejść na samą platformę i zobaczyć, gdzie znajdowała się świątynia. Ściana płaczu jest poniżej tego miejsca.